To są już ostatnie godziny, zatem jakie emocje, co pani odczuwa no, na końcówce już tej bardzo trudnej kampanii wyborczej? Wszystkie badania wskazują na to, że w zasadzie jesteśmy na równi z PiS-em, to są minimalne różnice, więc jesteśmy wszyscy nieprawdopodobnie zmobilizowani. Tak naprawdę od 8 lat walczymy o to, żeby wygrać te wybory. Dzisiaj absolutnie pełna mobilizacja w Katowicach, w centrum kongresowym i za chwilę ruszamy dalej wieszać banery, wieszać plakaty i jutro jeszcze mamy cały dzień na rozmowy z naszymi wyborcami. Czy w tych wyborach zdecydują o wszystkim kobiety? Tak uważam. To też badania pokazują, że kobiety są centroliberalne, że są naszymi wyborczyniami, że kobiety ruszą w tych wyborach bardzo gromadnie na wybory, więc liczymy na to, że to właśnie kobiety wygrają dla Polski te wybory. Wierzycie w to, że ta akcja właśnie Kobiety na Wybory udała się i zmobilizuje no, olbrzymią grupę, bo to jest aż ponad 50% naszego społeczeństwa do tego, żeby pójść na wybory, no i wybrać tą odpowiednią oczywiście opcję dla Was. Tak jest, 52% dokładnie i ja od 2 miesięcy, od kiedy jestem w trakcie tej już takiej pełnej kampanii codziennej, bardzo często słyszę właśnie od kobiet, że one już dawno zdecydowały, że chcą na mnie głosować, dlatego że czują, że ja jestem ich reprezentantką. To jest piękne, to jest naprawdę niesamowite. Ja w ogóle się fantastycznie jako ja czuję z tym, ale też widzę, że dziewczyny właśnie wybierają sobie kobiety jako swoje reprezentantki, widzą, że są osoby, które je reprezentują i dlatego chcą iść na te wybory, bo często dziewczyna 38-40-letnia czy więcej, czy mniej myśli sobie, że ten mężczyzna, który siedzi już w Sejmie od kilku kadencji, myśli zupełnie inaczej, nie żyje jej światem, nie żyje współczesnym światem, a widząc, że są przecież osoby, które reprezentują dokładnie takie kobiety, myśli sobie, pójdę, mam na kogo to pójdę. Mówi się, że na Górnym Śląsku wygrywa się wybory, czy to właśnie dlatego Donald Tusk tutaj no jakby prawie kończy tą całą kampanię wyborczą Koalicji Obywatelskiej? Śląsk jest bardzo ważny dla Koalicji Obywatelskiej. My tutaj i rozpoczynaliśmy trasę po całej Polsce i kończymy kampanię wyborczą. I ja jestem przekonana, że na Śląsku wygramy wybory. Śląsk jest bardzo ważnym województwem, bo jest ogromnym województwem. Jest swingującym województwem, więc ma faktycznie ogromne znaczenie i jestem przekonana, że po dzisiejszej wizycie Donalda Tuska to właśnie Śląskiem wygramy wybory w całej Polsce. Na koniec, co oznacza zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej, a raczej całej opozycji dla pani okręgu, dla Gliwic, dla całego tego rejonu? Bardzo wiele. Na przykładzie Gliwic mogę powiedzieć, że powstanie szpital, który mógłby powstać już dawno temu, ale nie pozyskano pieniędzy z KPO. Takich miejsc, takich inwestycji, takich rzeczy, które można zrobić dla ludzi, gdyby były pieniądze pozyskane z Unii Europejskiej, jest mnóstwo. Więc już odłączając się od tego, co najważniejsze, czyli praworządności, praw kobiet, walki o środowisko, o klimat, no to są namacalne rzeczy, które mogą powstać dzięki dobrej współpracy z Unią i pozyskaniu pieniędzy z KPO.